Dziś gościmy na dwóch fermach drobiu, gdzie pokażemy, jak wygląda hodowla kaczek w systemie na rusztach. Na jednej z ferm proces odchowu odbywa się na ściółce, w drugiej na rusztach przy zastosowaniu specjalnej siatki zapewniającej komfort i bezpieczeństwo małym kaczkom. Znajdujemy się na fermie Eli i Romana Idzikowskich, gdzie kaczki odchowywane są w systemie rusztowym. Do trzeciego tygodnia kaczki znajdują się na rusztach pokrytych specjalnymi siatkami, aby zabezpieczyć kończyny przed uszkodzeniami. Po okresie trzeciego tygodnia przenoszone są na kolejny obiekt, na pełny system rusztowy. Woda z zamontowanych nad rusztami poideł może swobodnie przepływać przez ich powierzchnię, nie powodując pogorszenia mikroklimatu w kaczniku. Przy projektowaniu nowego systemu rusztów duży nacisk należy położyć na strukturę powierzchni i kształt listewek. Ze względu na słabe zrogowacenie, stopy kaczek są bardzo wrażliwe na urazy mechaniczne. Efektywność odchowu kaczek uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od ich genotypu, warunków środowiskowych oraz stosowanej profilaktyki zootechniczno-weterynaryjnej. Należy przestrzegać podstawowych parametrów chowu – wentylacji, programu świetlnego, obsady, dostępu do wody i paszy. Głównym założeniem tego typu systemów jest redukcja kosztów związanych ze ścieleniem, a także możliwość uzyskania większej ilości żywca z 1 m² kacznika. W tym przypadku kaczki zostały odchowane na ściółce do drugiego tygodnia, a następnie zostały przeniesione do budynku wyposażonego w system rusztowy. Należy również podkreślić, że ten typ chowu kaczek ze względów behawioralnych jest polecany szczególnie do kaczki rasy piżmowej. Na fermie stosowane są preparaty zestawione ze specjalnie dobranych kultur pożytecznych mikroorganizmów. Zadaniem ich jest wprowadzenie równowagi mikrobiologicznej. Poprawiają one warunki chowu kaczek, ich zdrowotność, uszlachetniają one gnojowice i odchody. Preparaty te wskazują właściwości probiotyczne, przyspieszają rozkład związków organicznych i wypierają mikroflorę chorobotwórczą. Zastosowanie ich w hodowli powoduje lepsze wykorzystanie odchodów przez mikroorganizmy w glebie, co jest podstawą ekologicznej, zintegrowanej produkcji. Ponadto ze względów epizootycznych oczywiste i nieodzowne jest usuwanie odchodów po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Zawarty w kaczkach potencjał genetyczny zostanie wówczas w pełni wykorzystany, co przełoży się na oczekiwane przez hodowcę wyniki.